Witajcie telewidzowie. Ostatnie dwa dni dla mnie nie były najlepsze. Jeszcze mam zatkany nos i gardło mnie boli. No ale tak jak wam mówiłem, obstawiam, że to przez tą klimatyzację. Teraz może w następnym pokoju nie będzie. Muszę doładować jeszcze sobie kartę SIM, bo ten internet w Indiach jest tak beznadziejny. W sensie działa dość spoko, ale jest tylko 1,5 gigabajta na dzień, a 1,5 gigabajta to ja zużywam czasami w 2 godziny, bo coś tam mam do zrobienia. No i muszę doładować ekstra siano. Na hotelu nie mogli mi tego zrobić. Muszę teraz kogoś znaleźć tutaj na ulicy najlepiej. O, jeszcze jakaś ciężarówka. No i na stację idę. Na stację mam jakieś pół godziny. Po drodze spotkałem knajpę, gdzie ładują biriani. Biorę na wynos, bo nie wiem, o której mam autobus. O, piękna porcja. Za 4 złote. Tego wcześniej nie widziałem, dopiero w tej miejscowości. Zobaczcie, kokosy, które zaczęły rosnąć i są wyciągane z ziemi. No i są inne w środku niż te normalne. Nie mają wody, mają już takiego orzecha do zjedzenia. Pół godziny marszu. Leje się ze mnie. Idę poszukać teraz, gdzie jest mój bus. Mój autobus dopiero podjechał, ale ja wchodzę, zostawiam plecak, tutaj już leży. Tutaj mam jedzenie, idę zorganizować jakąś łyżkę. No i za pół godziny wyjeżdżamy. Zmieniłem jeszcze busa, bo ten odjeżdża dosłownie teraz, a tamten gdzieś za jakieś 20 minut, więc dla mnie spoko. Ale jest tak gorąco, że ja siedzę i mi pot kapie z nosa, z uszu. Mega gorąco. Biorę się za moje kurczakowe biriani. Na razie autobus dość pusty, pewnie się zapełni po drodze. Wszedł policjant do autobusu. Zobaczcie, jaką akcję robi. Bo wyjeżdżamy teraz z takiej strefy, gdzie alkohol jest bardzo tani, a wjeżdżamy do normalnej, gdzie jest wysoki podatek. Przeszukuje autobus i tutaj gościowi zabrał już 3 butelki i pewnie przewali cały autobus. A ten siwy pan pewnie chciał sobie dorobić, sprzedałby te butelki, zarobiłby trochę rubli i wrócił do domu. A tutaj lipa. Ciekawe, czy jakieś problemy będzie miał ten gościu, czy tylko zabierze mu te butelki. Zabrał butelki, jeszcze telefon wypadł. Jak się ożywiło teraz wśród chłopaków, no tylko u jednego znalazł. Kierowca nam zorganizował 15 minut przerwy, ale ta akcja z tym alkoholem była dobra i tak sobie pomyślałem. On zabrał te 3 butelki, ani żadnego pokwitowania, ani nic, gościa zostawił i te butelki pewnie są dla nich, bo tam ich było kilku. Wychodzę z kiwla, chłopaki jadą tym samym autobusem i się pytają, czy chcę taką 60. No. Polish style. No, Polish style. No to wasze zdrowie, chłopaki. Cześć. O, mocna. Chłopaki piją może, żeby im nie zabrali znowu. Trzeba to teraz przegryźć jakąś samosą. Średnia. O, nawet taka dobra. Pan sprzedaje jakieś przekąski w autobusie. Widziałem samosy. Biorą ludzie. Teraz zobaczymy, jak wyglądają. O, uciekł. Po 4 godzinach dotarłem do Chennai. Teraz muszę się dostać na lotnisko. Złapałem taką taksę, jadę za 7 zł na lotnisko. No co za ludzie. Było 150, jak wchodziłem, bo pytam, bo zawsze pytam o cenę. Już się tego nauczyłem, o wszystko. Zawsze zadaję takie pytanie. No i się pytam na wyjście, ile on mówi, ze 150 powiedział 350. Ja mówię, chłopie, co ty gadasz? Mówię, 150. On mówi, 300. Ja mówię, 150. On mówi, 200. A ja miałem 200 papierek. Ja mówię, dawaj 5 dych, jest 150. Nie chciał dać. Ja mówię, daj 5 dych, dopiero dam ci 200. Dał mi 5 dych, dopiero ja mu dałem 200, bo tak to by nie chciał mi wydać. A ja już jestem na lotnisku. Mam jakieś 5 godzin niecałe do odlotu. Ale tutaj są saloniki lotniskowe, więc ja posiedzę i zrelaksuję się w środku. Jestem już w środku, tutaj sprawdzają jeszcze bilety i paszporty przed wejściem na lotnisko. Dobrze pamiętałem, że w tych liniach można zostawić torby dużo wcześniej. Pięknie, szybko poszło, 3 minuty, plecak oddany, teraz idę na odprawę. Jestem już po odprawie i co wam powiem, że taką litrową wodę można wnosić w Indiach. Sprawdźmy, jakie tutaj mamy saloniki. Tutaj jest Irish, coś takiego samego jak było w Kolkacie. Tutaj jest jakiś kolejny. Idę, zobaczę, czy mnie tutaj wpuszczą. Był, ale nie to wejście. Tam trzeba iść dalej. Uuu, nice box.
Okej. Okay. Ładnie im zapakowali na wynos jedzenie. Dobra. Hello. Jestem w środku. No i wygląda ładnie, czysto, świeżo. No i pani mnie nie wpuściła, powiedziała, że za dużo godzin przed odlotem. Powiedziała, żebym przyszedł za niecałą godzinę, jak chcę tutaj wejść. Ostatnio też miałem podobny czas i nie było żadnych problemów, ale tutaj jest jeszcze jeden z drugiej strony, więc tam idę spróbuję. Jest jakiś premium, więc problemów nie powinni robić. Tutaj jest jakaś ładna restauracja, a na końcu widzę jest salonik. Spokojnie jak na Indie, a nie, jednak niespokojnie, kolejka spora. Tylko ciekawe, czy mnie wpuście, będę stał tutaj w kolejce, ona znowu powie jakieś głupoty, że nie mogę. W tym saloniku gładko poszło, pani powiedziała tylko, że mogę zostać maksymalnie 3 godziny, ale i tak nie zostanę, myślę, 3 godziny, bo tutaj, z tego co się dowiedziałem, to tylko warzywa są. Nie ma mięsa, ja mam ochotę na mięso, lubię mięso, więc pójdę z powrotem do tamtego, jak już będę mógł. Tak jak mówiłem, same warzywa. Tutaj ryż, tu jakiś dal, curry i tam jeszcze jakieś rzeczy, zaraz sprawdzę. Jednak mają kurczaka, ale tak skromnie, nie ma za wiele co do wyboru, więc wziąłem sobie tego kurczaka, ryż i trochę dalem polałem. Tej lodówki nie widziałem, mają jakieś sałatki, tutaj widzę jakaś sałatka z ziemniaków. Tu jakiś ryż, kasza, to jest hummus. No biorę coś. Posiedziałem z półtorej godziny w saloniku, który widzicie tam za mną. Idę jeszcze raz do tego samego, spróbuję, co byłem wcześniej. Jestem już pod salonikiem, teraz to nie powinna żadnych problemów robić. Jestem już w środku, wiecie co? Okazało się, że to ten sam salonik, raczej ta sama firma, bo jest to samo jedzenie, dokładnie to samo. Więc ogólnie nie musiałem zmieniać, ale już zostaję tutaj do końca. Posiedziałem kilka dobrych godzin w saloniku, czas się zbierać. Jadę już pod swoją bramkę. Znowu na ostatnią chwilę nikogo za mną nie ma. Wsiadam już do autobusu. Jestem już koło samolotu i zobaczcie, jakie wejście. Jak myślicie, tym razem będzie 13? Ja wiem. Będzie, bo mam 13A. My już załadowani do samolotu, fajnie, bo tutaj nikogo nie ma, więc trochę będzie luźno. A pani i tak mi dała ekstra miejsce bez dopłaty. Te, które jest przy wyjściu ewakuacyjnym, mam więcej miejsca na nogi. Po godzinie lotu doleciałem do Kocin w stanie Kerala. Teraz idę szybko odebrać walizkę i spadam do hotelu. Jest i mój, jak szybko dzisiaj. Dobra, on przyjedzie stamtąd. Idę go zabiorę z tamtej strony. Zdążyłem tylko dojść i już mogę go zabrać. Znowu jakiś mokry. Ostatnio też był mokry. Ale tym razem pani mi zaplombowała moje zamki, tak żeby nie można było otworzyć. Sama mi to zaproponowała, więc spoko. Myślałem, że jestem pierwszy raz na tym lotnisku, wychodzę i tak mi się skojarzyło, więc skąd ja to lotnisko pamiętam? A byłem tutaj 4 albo 5 lat temu. Na jedną nockę tylko wyszedłem, w sumie nawet na kilka godzin. Przespałem się i miałem lot na Malediwy. I ja mówię, kurde, no skąd te lotnisko pamiętam? Mam 20 minut z lotniska do mojego hotelu, to ja się przejdę powoli. Chodników żadnych nie ma, trzeba iść ulicą. Z jednej i z drugiej strony jakaś lipa. Może dalej się zaraz zacznie. Tu nie ma jak łazić, kurna. Żadnych chodników. Może tu nikt nie wpada na takie pomysły, żeby łazić z buta, tylko wszyscy biorą riksze. Mój hotel w jakimś szczerym polu. Albo lesie. O proszę, mój hotel na chrześcijańskiej dzielnicy. Tego się nie spodziewałem. Jezus, tu jakaś kapliczka. Tylko to nie wiem, co to jest, bo nic mi to nie przypomina. Strzały w głowie. Jest, po 20 minutach mój hotel. Idę do środka zobaczyć. A gdzie on jest? Zniknął. Czy to ten dom? Chyba w środku. No idę zobaczyć. Muszę go znaleźć jeszcze. Jestem. 36 zł dałem. Zobaczmy, czy warto. O kurczę. Serio, to mój pokój? 36 zeta. Ale wypas. Ja nie mogę. Kurna, Jaćka. Żałuj, że cię tu nie ma. A tutaj co? Drugi pokój. Kurde, ale wypas. No nie mogę. Ja tu chciałem jedną nockę zostać. O, łazienka. Jak w stodole. Jestem. No też ładnie. Nie najgorzej. No nie mogę, kurna, z tego pokoju tutaj. Kuchnia taka. Ale elegancko. Dobra. Także drzwi zapomniałem zamknąć, spodnietki. Witajcie z kolejnego dnia w Kerala. Kerala to jest taki stan trochę w przybliżeniu, jakbym miał wam
powiedzieć, to może bardziej będziecie wiedzieć Bali. Bali jest też taka zielona i Kerala też jest taka trochę deszczowa. Nie jest aż tak gorąco, ale jest bardziej duszno. Idę teraz na śniadanie i wychodząc z pokoju poszedłem przedłużyć sobie jedną nockę, bo postanowiłem, że zostaję jeszcze jedną nockę tutaj przy lotnisku. No i pan powiedział mi dużo większą cenę, w sensie dużo, no około 3 dolarów wyższą cenę niż ja znalazłem na Agodzie, no to zabukowałem sobie przez Agodę. A zostaję jedną nockę dłużej w tym miejscu, bo mam trochę rzeczy do zrobienia. Jest ładny pokój, tak jak wam pokazywałem, jest dobry internet, więc mi pasuje. A jak mam gdzieś siedzieć później w jakichś krzakach i nie wiadomo w czym i wkurzać się, bo nie ma dobrego internetu, bo potrzebuję do pobierania filmików, no to postanowiłem, że zostaję tutaj, popracuję ten cały dzień, spędzę go na montażu filmów. A teraz idę na śniadanie i dobrą kawę, bo słyszałem, że te rejony słyną właśnie z uprawy dobrej kawy. Długo nie musiałem szukać, jest już miejsce, gdzie serwują kawę. Zaraz podpytam. No i pomidor, bo pan sprzedawał tylko rozpuszczalne kawy. Mam już swoje śniadanie, zamówiłem curry z jajkiem. Do tego cebula, jakieś liście, widać, że tutaj jest sos pomidorowy. I tutaj mam nowość, pierwszy raz jem takie placki, jakieś białe. Biorę i próbuję. Za moje śniadanie wyszło 50 rupii, a w złotówkach jest, powiem wam jak to liczyć. 50 trzeba dać na pół, czyli 25, odejmujemy jedno 0 i wyjdzie 2,50 za moje śniadanie. Tak w przybliżeniu. 2,50 za moje śniadanie to naprawdę słuszna cena. No i powiem wam historię związaną z tym jajkowym curry. Bo kiedyś byliśmy w Indiach, to nie zamawialiśmy, no bo jakoś nam to nie pasowało. No nie grało, jajko i sos curry. No i któregoś dnia w Nepalu Marika mówi, a spróbuję. No i spróbowała. No i tak nam posmakowało, że od tamtej pory, jak mamy taką możliwość, no to też wybieramy z jajkiem. Bo po pierwsze jest pyszne, po drugie jest o wiele tańsze niż z mięsem. Pytałem też w trzech miejscach, czy mają kawę, to nie mieli. To kupiłem sobie mleko, mam jeszcze kawę, którą kupiłem w Pondicherry. No i zaraz będę parzył w pokoju. A tak wygląda mój hotel w dzień i powiem wam, że jakbym stanął przy nim, miałbym zgadnąć jaka cena jest za pokój, to bym nie powiedział, że to jest 40 zł. Kolejny 25-minutowy film już gotowy, sklejony, zapisany, wrzucony już na YouTube. Wystarczy dodać miniaturkę, tytuł, datę premiery i będzie czekał już na was. A teraz idę na obiad, bo zgłodniałem. Chłopaki mnie namówili na kebca, więc dzisiaj na obiad będzie indyjski kebab. Tajskie były próbowane kilka razy i są słabe. Sprawdzimy, jak indyjskie smakują. A ten kurczak tutaj wygląda ładnie. Tak wygląda mój kebabik. Trochę miękki, ale w smaku jest ok. No i do tego mam jeszcze podobne curry, co jadłem na śniadanie, też za 2,50. Ale dogodziłem sobie tym jedzeniem, ale pierwszy raz dostałem ogórka i marchewkę podkiszone takie, no takie w pół były, więc fajnie pasowało to do tego kebaba. No i jeszcze zagryzałem tym swoim gravy sosem, no rewelka. Ale ludzi w koło brzegu. Doszliśmy na molo, które jest płatne w godzinach 9:21 i normalny bilet kosztuje 7 zł, a ulgowe 4 zł. No to całkiem okej cena. My jednak nie idziemy na molo, zjemy za to lody i pójdziemy na zapiekanki. Trafiliśmy na jakąś imprezkę z TVN-em. O, coś dla Marcinka by było. Ile ludzi tutaj! Wow! A jakieś zawody tu się odbywają. Kto pierwszy przypłynie dookoła kajakiem? O, panu dobrze idzie, ale drugi coś tam zboczył z trasy. Sprawdzę jak woda w Bałtyku. Rzeźka, ale nie tak zimna jak w jeziorach, w rzekach, w których się kąpaliśmy. Ale trafiła nam się pogoda, rano padało. Tęskniłam za tym widokiem, parawan przy parawanie. Siedliśmy w knajpce z widokiem na morze, no i chcieliśmy zamówić gofry. Tak patrzę, ten, który mnie interesuje, kosztuje 7 zł, a obiad dnia w Marze Blecznym kosztuje 30 zł. Myślę, że będzie grany obiad dnia. Za to te ceny uważam za całkiem przystępne. Spójrzcie, toaleta płatna 10 zł. No oczywiście dla gości restauracji bezpłatna, ale 10 zł za toaletę. Rozbój w biały dzień. Cześć koleżanko! A my tu nic nie mamy, żeby ci dać. Thank you.
Dzięki Mirek, dzięki Gosia za samochód, dzięki temu mogliśmy dzisiaj przyjechać do Kołobrzegu i skorzystać z tej pięknej pogody. Wszystkie bary w Mleczne już były zamknięte w Kołobrzegu, więc przyjechaliśmy do miejsca, gdzie pierwszy raz miałam randkę z Marcinem. I bierzemy sobie coś z tego tutaj. Na przykład kotlet Hasel za 18 zł. No to trochę jak bar Mleczny. No, zamówiłam placka, ale ogromny przyszedł, 30 zł, dlatego jakieś syrówki. Tu mamy jeszcze pierogi i świeżynkę. No, wszystko pyszne. O, właśnie przy tym ostatnim stoliku tutaj była nasza pierwsza randeczka. Moja porcja była tak duża, że jeszcze wzięłam na wynos. Ale przemówił teraz. No pięknie.